Cześć, panowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła do mnie, właściwie wczoraj przyszła do mnie paczka z Syngenty, w której jest rzepak, dwie odmiany. Dzwoniłem ostatnio do przedstawiciela, jaki tutaj jest polecana odmiana na nasz region Śląsk. No i dwie odmiany, SY Alibaba albo SY Florida. Dzwoniłem do przedstawiciela Syngenty. Inne odmiany z innych firm nie wiem, bo się nawet nie orientowałem. Ale mam jeszcze jedna odmiana nowość, ona jest taka odmiana demo, można powiedzieć, na 1,5 hektara tylko, bo ta Florida to jest normalna jednostka na 3 hektary. Ile będę miał rzepaku, jeszcze tak dokładnie nie wiem, nie mam tego policzonego. Tu jest ta odmiana Aganos, masa 1000 nasion, 6,63 g, zdolność kiełkowania 97%, 500 tysięcy nasion, waga jednostki 3,45. A nie, dobra, tu jest jeszcze jedna, to samo, czyli mam 1 000 000 nasion. Muszę jeszcze się dowiedzieć, ile tego sioć na hektar, ale widzisz, nawet nie ma tego oryginalnego pudełka jeszcze. I tu jest SY Florida, rzepak osimy. Jedna jest, jednostka zawiera 1,5 miliona kiełkujących nasion, substancje czynne fludiksonil, metalaksyl i tiametoksam. Nie znam tego. No i co? Na razie nic więcej, bo siewnik jeszcze nie jest gotowy na siew rzepaku, ale widzicie, rzepak już jest. Muszę jeszcze wymienić kółka wysiewające. Już zacząłem tam robić, ale nie pasuje mi pod ścieżki. No i trochę muszę kombinować, wytoczyć te kółka jakoś. Jutro z tym pojadę też na tokarka. Coś popróbujemy z tym zrobić. Wypadła mi kosa. Fajne możlaki. No, wypolone sznurówki przez palnik, ale co zrobię, zawsze w klapkach, bo klapki się nie wypolą. Jak widzicie, Aganos. Oj, ten ma inna zaprawa, ten ma Scenic Gold plus Buteo Start. No, muszę policzyć, ile tego będziemy mieć dokładnie rzepaku. Ponad 3 hektary chyba. Prawie 4 może. Muszę jeszcze się zapytać o jedno pole, czy mogę go tam zaorać, to tam też by poszedł rzepak. Także siemano, siemano, przerabiam sobie siewnik, no trochę pogoda niewyjściowo, bo padzę, no ale trudno. Nie podobały mi się te plastikowe obudowy, wywaliłem ją i zrobiłem sobie na pinach złożyska. Teraz kręci się to lżej, ale jeszcze ta blokuje i ta, no ciężko to idzie w tym plastiku, nie ma co się oszukiwać. Po tym kółko mi schowało, przy siebie owsa, kurde, coraz bardziej padzę. Musimy się schować pod wiata, no tam będzie głośno. No, tu jeszcze wymieniam rolki na drobny wysiew, rolki pasują z poznaniaka, no trzeba było ich poprzetaczać. Mam już poprzetaczane, pokażę wam zaraz tu w pudełku. Jedynie problem jest z tymi na ścieżka, co mają być, no ale to jakoś może się ogarnie w jakiś sposób, nie wiem jeszcze, muszę pokombinować. Może kolega mi coś wydrukuje na drukarce 3D, by było spoko. No pod wiata, bo ta robida cały mokry. Tu łyżka, do łyżki przyszedł siłownik wczoraj, ale za długi jednak. A tu mam te kółka, tu z tej strony splanowane. Splanowane, tak wygląda całe kółko. Bolec blokuje i wtedy kręcą się oba. Wyciągamy bolec i kręci się tylko jedną. Zamknę ta klapa z siewnika jeszcze. Dobra, na razie nie nagrywamy, bo jest głośno fest. Wyciągłem cały wałek z rolkami. Można było wysunąć wałek, a tak zrobić, żeby zostały te tulejki wszystkie, no ale chciałem to wyciągnąć. Obejrzymy, jak to tu wygląda. Przy okazji wymyślimy jakiś sposób, żeby tu zrobić na tej ścieżki elektryczne, bo na razie nie mam pomysłu, ale możliwe, że przyda się drukarka 3D do tego. Dobra,
ściągnęmy sobie pora rolek, obejrzymy jak pasują te nowe. Noworolka z drobnym wysiewem. Obejrzymy jak to pasuje tutaj. No, trochę ciasno. Trzeba wolec wysunąć. Przepraszam, no jak wstąpił ten wałek zaś? O, pasuje idealnie. Nawet za luźno jest.